TVN24 trwa dzień na żywo. Justyna Siekludzka, dzień dobry. A na początek sprawa wybuchu i zawalenia budynku plebanii w Katowicach, Szopienicach. Przed eksplozją mieszkańcy wyczuwali zapach gazu, zakręcili zawór, wezwali służby, ale niestety było już za późno. Dwie osoby zginęły w wyniku tego wybuchu, kilka osób zostało rannych. Budynek, jak Państwo widzieli, jest w zasadzie doszczętnie zniszczony. A o tej sprawie wiadomo coraz więcej. I o tym opowie już teraz Mateusz Półchłopek. Mateuszu, śledztwo trwa. Zmarł aktor filmowy i teatralny Leonard Pietraszak. Miał 86 lat. Popularność przyniosły mu role m.in. w Babanku i 40. A w dniu na żywo teraz o pieniądzach z funduszu ministra edukacji, które trafiły do organizacji bliskich Prawu i Sprawiedliwości. Nie na działalność oświatową, ale na zakup nieruchomości, często luksusowych i często z zyskiem. Powołana przez Michała Dworczyka Fundacja Wolność i Demokracja miała kupić willę. Jednak zdaniem Adama Bielana trudno mówić tu o skandalu, bo do udziału w programie mógł się zgłosić każdy. Lider Partii Republikańskiej był gościem rozmowy Piaseckiego. Taki majątek ma pozwolić różnym osobom z PiS-u się ulokować. Tak o milionowych dotacjach na nieruchomości od ministra Czarnka w prestiżowych lokacjach mówiła Katarzyna Batko-Tołuć, czyli wiceprezeska i dyrektorka programowa sieci obywatelskiej Watchdog Polska. Zaznaczyła, że obecnie Prawo i Sprawiedliwość rozważa dwa scenariusze na najbliższe lata. Chudy i tłusty. To właśnie na wypadek tłustego, na wypadek chudego wille mają zapewnić możliwość utrzymania się. Będziemy jeszcze rozmawiać w dniu na żywo, teraz kolejne tematy, bo kolejni lekarze zgłaszają się do redakcji Faktów TVN po materiale dotyczącym nakładanych kar. Wielu medyków płaci wysokie kary za wypisywanie recept na nierefundowane mleko modyfikowane dla dzieci. To, które refunduje NFZ, wywołuje silne alergie u tych dzieci. Potrzebują zatem tego mleka, które jest nierefundowane. No i tu zaczyna się problem, o czym Marek Nowicki. A w dniu na żywo przenosimy się teraz na briefing Szymona Hołowni, Polska.